Cześć, tutaj Szymon Rzeźniczek z blogu Dolina Mozeli. Dzisiaj, no prawdopodobnie ostatni raz już nagrywam z Tel Awiwu. Byłem dzisiaj w Hajfie. Miałem jechać do Jerozolimy, ale pojechałem ostatecznie do Hajfy. Zwiedziłem Bahia Garden. I dzisiaj też dorwałem Rieslinga, więc wracamy do hasła z pasji do Rieslinga i tak dalej, i tak dalej. To wino trochę ma wspólnego z Hajfą, no ale po kolei. Hajfa leży nad Morzem Śródziemnym, na zboczach góry Karmel. Tam oprócz tych słynnych właśnie ogrodów Bahaja, Bahaistów, taka religia, zaliczane zresztą jako tam ósmy cud świata, robią wrażenie. To jest również region winiarski, który nazywa się Karmel, w okolicach Hajfy, i jest winiarnia, która nazywa się Karmel Winery. Ale to wino nie jest z tej winiarni. To jest wino z jednej pewnie największej w ogóle winiarni w Izraelu, jeżeli nie największej. Z winiarni Teperbek. Teperbek 1870 to jest cała nazwa, to jest nawiązanie do teoretycznie daty ich założenia. Ale w czym rzecz? Po pierwsze, jest to Riesling, a więc wracamy do korzeni. Po drugie, jest to Riesling Late Harvest, czyli późny zbiór. Czyli coś takiego jak Spätlese. No i nie mogłem się, to była ostatnia butelka w ogóle w sklepie, nie mogłem się powstrzymać, jak jeszcze do tego zobaczyłem kontretykietę, a na kontretykiecie okazało się, że ono było 6 miesięcy w dębie amerykańskim, no to sobie mówię, no muszę spróbować taki wynalazek. Co prawda się boję. Naprawdę się boję, bo eksperymenty, jeżeli chodzi o Rieslinga i beczkę, no to nie jest zazwyczaj dobry pomysł. Ja znam jeden udany tak naprawdę eksperyment mozelski, jeżeli chodzi o Rieslinga i beczkę, tylko że tam Riesling był starzony na osadzie. Jeszcze do tego poddany utlenieniu. To troszeczkę coś innego. Tutaj po fermentacji na zimno, w niskiej temperaturze, tam po końcach 11 stopni, ten Riesling był, dojrzewał sobie przez 6 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego. A jak wiemy, dąb amerykański oddaje całkiem sporo i jak wiemy, Riesling nie za dobrze znosi tego typu traktowanie. Tak więc, tak jak mówiłem, jest to duża winiarnia, 450 hektarów, to jest bardzo dużo. Troszkę inny region niż północna Galilea, to jest równina Judei, coś takiego. Oni w ogóle mają parcele, powiedzmy sobie, we wszystkich regionach winiarskich Izraela. Ale to jest inny region niż te dwa czerwone wina. Jestem bardzo ciekaw, bo do tej pory, powiem szczerze, jeżeli chodzi o relację cena-jakość, to wina izraelskie, tutaj na miejscu próbowane, no pokazują klasę. Bardzo dobre wina. Patrząc na to, że jest to relatywnie drogi kraj, a nawet bardzo drogi, to ta cena-jakość daje radę. Co jeszcze musicie wiedzieć o tym winie? Otóż poziom alkoholu jest dość niski, to jest 10,5%. Dlatego też w sumie wybrałem to wino, bo po tych dwóch czternastkach czerwonych, no to już troszkę chciałem odpocząć czymś łagodniejszym. Wino jest deserowe, jest słodkie, przynajmniej tak twierdzą. I co jeszcze tu ciekawego napisali? Butelka półlitrowa. No to zobaczmy. No. Tak się jeszcze prezentuje raz. Etykieta, rocznik 2012. Przepraszam. 12.
seria Silver, czyli ich średni poziom. No, kolor jest ładny. Kolor jest ładny, tradycyjny dla Rieslinga z późnego zbioru. Najprawdopodobniej ono nie zostało dotknięte szlachetną pleśnią. To jest late harvest, ale to nie znaczy, że musiała być szlachetna pleśń. Tu jest dużo słońca, więc spokojnie ten owoc mógł dojrzeć naturalnie w słońcu. Nie musiał być dotknięty szlachetną pleśnią, żeby zwiększyć poziom cukru, tak, w winogrona. No, powiem wam, pachnie bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie, no i pachnie naftą. Coś, czego no, osobiście się po nim nie spodziewałem. No ale jest naftowy zapach. Jest nafta. Tak charakterystyczna dla Rieslinga. Takie petrolowe, benzynowe nuty. Strach jest, ale tragedii nie ma. Znaczy, nie ma aż takiej dawki dębu, jakiej się spodziewałem. Nie jest delikatna nuta wanili taka, ale jest dobrze. Tylko ja nie lubię też źle mówić o winie, więc generalnie jak coś nagrywam, to osobiście lubię, jeżeli te wina są porządne. No nie, aromat, no to jednak ta nafta przykrywa wszystko. Gdzieś tam może jakieś mango, jakiś ananas. No ale tych owoców tropikalnych to bym oczekiwał więcej po tym winie. No. Powinno być ich więcej, zdecydowanie. No i takie nuty właśnie wanilii też są. Natomiast smaku jest gęste, odpowiednio. Ma ciało. To jest super. Spedlajze bez ciała jest straszne. Nie jest takie, to nie jest Spedlajze, tak, typu Off-Dry czy Fine Herb, czy nie jest takie z życiem bardzo, tak? To jest deserowe wino. To jest deserowe i nie ma w nim rzeczywiście takiej energii. Jest ta beczka. Jak się weźmie drugi, trzeci łyk, to jest ta beczka wyczuwalna. No nie ma co oszukiwać się. Riesling, poza tym, że są te aromaty naftowe, to tutaj nie poczujecie Rieslinga. Bo tu w ogóle może nie jest zaburzony ten balans między kwasowością a słodyczą, ale też no nie gra to wszystko do końca tak jak powinno. Że ta beczka właśnie tak przydusza to wino. Ale tak jest to niezła próba. Powiem szczerze, zdarzyło mi się pić straszne rieslingi beczkowe z Australii. To był koszmar. To tu jest dobrze w porównaniu z tym. No ale tak, najbardziej intrygujący jest ten taki charakterystyczny jednak zapach naftowy, trochę miodu. Te owoce tropikalne to tak. Jak ktoś dobrze poszuka głęboko w trzeciej, czwartej warstwie pod spodem, to się dogrzebie. Ale tak na pierwszy rzut oka to ich nie ma. Rzut nosa w zasadzie.
Ale miód tak, miód jest, nuty miodowe takiego. Jak to niektórzy mówią, kurczę, nuty plastra miodu. Straszne określenie. Miód to miód. Czy mogą być różne rodzaje miodu, ale wiecie, o co mi chodzi. No. Kolor bardzo ładny, ale nie ma w tym winie za dużo życia. Rzeczywiście szkoda. Szkoda, bo historia fajna, wino fajne, pomysł świetny. To jest jedyny Riesling, którego oni wypuszczają chyba, z tego co wiem. Właśnie ten Late Harvest. Troszkę żal. Wasze zdrowie. Wino no nie jest złe, ale też niczego mi nie urwało, ani nie pokazało jakiejś super drogi dla Rieslinga starzonego w beczce, czy dojrzewającego w beczce z debła amerykańskiego. Wasze zdrowie i prawdopodobnie kolejne materiały będą już nagrywane w Polsce.